Katowicach. Dziś jest przepiękna pogoda. Poniedziałek, 4 lipca. Centrum Dobrzyc, zobaczcie. No i idę sobie do Lupexów, bo dzisiaj jest nowa dostawa. Mam wakacje, jest luzik. O, samo centrum. I ten Lumpex jest tam na rogu, gdzie już widać, że jest napisane nowy towar. O, zobaczymy, co mi się uda kupić. No i jestem bardzo zadowolona, że mam dzisiaj taki wolny dzień, ale będę kręcić dla Was Q&A. Jeszcze nie haul, więc mam dzisiaj sporo pracy, ale takiej przyjemnej pracy. Dzisiaj jest dzień Lumpexów, bo byłam w Dobczycach. Zrobiłam super rzeczy na wyprzedaży. Dwie rzeczy nowe z dostawy nowej. No i teraz jestem w Gdowie, też kupiłam coś superowego, jeszcze idę do jednego Lumpexu, po 2 złote sztuka, zobaczcie, tutaj w Joyu, w tym drugim Joyu. Także miejmy nadzieję, że jeszcze coś po 2 złote wyhaczymy. Kochani w Modzie Eko Kreatywnej, dzisiaj będzie haul lumpexowy z super rzeczami oczywiście. I to są rzeczy, słuchajcie, od 2 złotych. Najdroższa rzecz tutaj kosztowała 20 zł i to jest sukienka. Natomiast naprawdę mam przepiękne rzeczy. Także już się cieszę i zapraszam Was na cały program i do zasubskrybowania kanału. Koniecznie zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo będzie dużo, myślę, że fajnych programów i holi lumpexowych, i stylizacji, i porad modowych, stylistycznych i tak dalej. Także zachęcam oraz do polubienia filmiku to koniecznie, bo to jest dla mnie takie minimalne wynagrodzenie za moją pracę. Także idziemy dalej i już przedstawiam Wam moje rzeczy. Niektóre z tych rzeczy już widzieliście w filmiku stylizacyjnym z pastelami, a innych jeszcze nie. Więc zacznę, słuchajcie, od tych rzeczy, które już Wam pokazywałam w tym filmiku, ale nie mówiłam szczegółowo o nich. I tak, na początek sukienka. Słuchajcie, no pokażę Wam po prostu metkę, nic tu będę dużo mówić, ciężko przeczytać, bo ona jest taka jakby samodziałowa ta metka. Robero Saloner, to jest jakiś projektant, rozmiar S, bawełna, bardzo ładna i zobaczcie, jakie piękne detale ma ta sukienka, takie z masy perłowej, guziczki na bardzo długie rękawy. Ona ma takie rękawy, że przykrywają prawie dłonie i można je sobie podwijać w lecie, bo tutaj jest dosyć miejsca, żeby nawet można odpiąć to i podwinąć, ale to nie jest taka typowa sukienka z podwijanymi rękawami i z przodu też to samo z tymi guziczkami. Kocham styl tej sukienki po prostu i zobaczcie, ponieważ ona ma bardzo duży dekolt tu i nie do końca nadaje się do noszenia tak zupełnie bez niczego, można, na kostium kąpielowy bym ją włożyła, ale moja halka z Intimissimi, z Jedwabiu, jest w identycznym odcieniu. No to jest aż nie do uwierzenia, że to jest ten sam kolor dosłownie. I jak się to włoży pod spód, to nie dość, że ta halka nam... Nawet powiedziałabym, że jest chłodniej w niej, mimo że są dwie warstwy, bo Jedwab bardziej chłodzi jednak. I nie opiera się ta sukienka tak na ciele. I w dodatku widać tutaj tylko taki malutki... W identycznym kolorze, takie przebicie w dekolcie. No i uważam, że to wygląda superowo po prostu. Także miałam mega szczęście, że właśnie dopasowałam tą halkę do tego. Świetnie. I no i na przykład ze sneakerami, to już widzieliście właśnie w stylówce ze sneakerami i z paskiem i bez paska. I z sandałami różowymi, także naprawdę jest wiele możliwości. Pięknie wyglądałoby też z balerinkami. Naprawdę, naprawdę mega zdobycz moim zdaniem. I 20 zł zapłaciłam w Babskim Raju za tą sukienkę. Jest boska. Po prostu kocham tą sukienkę. Naprawdę jest przepiękna. No i dobra, kochani. Tutaj bluzka od All Science, czyli super marki z zaklikowa. Nie pokazywałam się Wam w tej bluzce. Jest po prostu cudownej jakości, zobaczcie. To jest najwyższa jakość koszuli, jaką możecie mieć. Bawełna oczywiście najlepszej jakości. Taki wielki kołnierz ma, co mi się bardzo podoba, bo jest trochę taki vintage. No i te śliczne, po prostu sygnowane
na mankietach spinki. Jest taka taliowana, wąziutka, no i no, po prostu moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo elegancko. Zobaczcie tutaj przebitkę mnie w tej bluzce, bo po prostu jeszcze Wam nie pokazywałam. Już widzieliście tak przelotnie w tym vlogu z Zaklikowa, ale nie pokazywałam Wam, jak ta bluzka po wypraniu i po prostu wyprasowaniu i dobraniu coś, czegoś do niej wygląda, ale to jest naprawdę super, super zdobycz za 3 zł. Dobra, idziemy dalej. Te spodenki samodziałowe już Wam pokazywałam w ostatnim filmiku o pastelach, bo one są takie jasno-różowe, zobaczcie. I to jest normalnie robione na szydełku. Teraz takie rzeczy są bardzo w modzie. Zobaczcie tam przebitkę ze sklepu, w którym ostatnio byłam w galerii. Właśnie dokładnie z taką jakby chyba tuniką czy bluzka, to jest z takiej praktycznie identycznej koronki. Super są, fajna długość, nie za krótkie, tylko że oczywiście, że do tych spodenek trzeba nosić spód, bo one są całkiem przezroczyste. Chyba że włożycie je na kostium kąpielowy, no to znowuż można sobie na to pozwolić. Ja pozwoliłam sobie dobrać do nich takie jedwabne shorty, zresztą dokładnie shorty od kompletu od tej Halki. W takim samym kolorze, takim cielistym, różowym i mam je pod spodem, pod tymi spodenkami. No i to jest znowu przebitka z poprzedniego filmu. Zobaczcie, mają śliczne, takie obszywane dokładnie tą włóczką, tą nicią guziczki. No naprawdę są bardzo misternie wykonane. Tutaj mają taką gumkę wciśniętą, można sobie wymienić, jakby ona się sparciała, a tu jeszcze zobaczcie, są normalnie szlufki też zrobione z włóczkowe, to znaczy włóczkowe, szydełkowo zrobione szlufki, więc ja nosiłam do tego ten pasek różowy właśnie z Eskady, tak. Bardzo, bardzo ładnie zrobione, zobaczcie sobie już tam przebitki i za te spodenki zapłaciłam 2 zł. Tak, byłam teraz na wyprzedaży właśnie w Joyu, w Dobczycach i zapłaciłam za nie 2 zł. Jak za nic, po prostu bez cen. I jeszcze dodatkowo kupiłam koszulę, którą ostatnio w końcu Wam nie pokazałam, bo stwierdziłam, że jednak zostawię sobie stylówkę pastelową z tą koszulą na ten program, bo już bym się wyprztykała z wszystkich nowości. Eileen Fisher Petit, super marka, bawełna, przecudowna i zobaczcie, jaki ta koszula ma kolor. No po prostu jest przepiękna, przepiękna. Pokazuję Wam tam stylówę z tą koszulą. Kolor jest powalający i to jest taka koszula, która się nie mnie, można ją wsadzić do bagażu i zobaczycie ją też jeszcze może w jakimś zestawieniu wakacyjnym u mnie, bo będę ją brać jako taką bluzę wakacyjną sobie. Właśnie dlatego, że się nie mnie, że jest bawełniana, taka super oddychająca i ma piękny kolor, który mi do wszystkiego będzie pasować też, moi drodzy, 2 zł. 2 zł tak jak te spodenki. No niesamowite to jest po prostu, że zapłaciłam za 2 zł za to tylko. Wow, po prostu i marka, i materiał, i kolor mi się tak podobają niesamowicie. To od razu pokazuję Wam koszulę, którą już też widzieliście w stylówkach tych sportowych. Jak ktoś nie widział filmiku, te sportowe stylówki vintage, to było w tym vlogu, co też było Q&A niedawno. Z takimi fajnymi spodenkami od Pumy Vintage. Zestawiona była ta koszula i też kosztowała ona 2 zł, dokładnie 2 zł, bo ją też kupiłam w tym samym momencie, w tym samym sklepie. Śliczna koszula ze Struxu z H&M-u, taka ombre. Tu jest jaśniejsza trochę, tu jest trochę ciemniejsza. Kupiłam ją dla Wiktora, myślę o Wiktorze, ale będę sobie ją też nosić jako bluzę, bo jest bardzo fajna, ma bardzo świetny kolor. No i ten bawełniany sztruks jest bardzo przyjemny. No i to, jak widzicie, to są bardzo, bardzo tanie zakupy. Jeszcze jedna rzecz, która była. Taki sweter, który był w stylówce z shortami takimi zielonkawymi. Zobaczcie, Promot Boutique Française i to jest, moim zdaniem, to jest bawełna z dodatkiem jedwabiu, z taką złotą nitką. Bardzo miękkie, to jest tak przyjemne, słuchajcie, naprawdę idealna rzecz na lato, jak jest tak trochę chłodniej, nawet tak jak teraz. Prześliczny sweter, naprawdę jestem zachwycona. Kosztował 5 zł, bo to było w miszmaszu w Dobczycach, też na wyprzedaży. I właśnie kupiłam ten sweterek i jestem zachwycona tym sweterem, bo jest śliczny po prostu. I kolor ma przepiękny i te detale, zobaczcie tutaj,
ten przód jest bardzo ładnie zrobiony, jest taki nowoczesny, trochę dłuższy z tyłu, taki jakby podrzucony lekko. Strasznie mi się podoba i ten materiał jest tak milutki, że po prostu to jest niewiarygodne, że może być taki przyjemny materiał. Okej, to jest właśnie ta stylówka z poprzedniego filmiku. I to, co widzieliście już w filmiku, to tyle by było. To teraz przejdę do rzeczy, których Wam nie pokazywałam. I spodenki za 2 złote, słuchajcie, kupiłam. Firma MBYM. Zobaczcie tam na ekranie. Jeszcze nie miałam niczego z tej firmy, ale wiem, że to jest znana marka. I one są z bawełny. Zobaczcie, jakie fajne spodenki. Bardzo wysoki stan, tu są marszczone i świetnie moim zdaniem wyglądają do stylu safari, do tego paska z tymi łańcuchami. Tak to wygląda. Mają kieszenie i zobaczcie, są całkiem fajne. Tu mi trochę widać brzeg bluzki, ale takie luźne, bardzo, bardzo cieniutki materiał. No i serio, znowu zapłaciłam za nie 2 złote, a naprawdę mi się podobają i bardzo mi się podoba ich styl. Są takie właśnie cieniutkie i fajne. Do tych sandałów tak samo. No i oczywiście każdy t-shirt, taki na przykład stanikowy t-shirt, by super do tego wyglądał w jakimś kolorze takim safari, czy kremowym, czy beżowym, czy nawet czarnym, czemu nie? Też by było spoko. Ale postanowiłam dzisiaj na jasno, bo jednak mierzę trochę takich jasnych rzeczy tutaj. Naprawdę mi się bardzo podobają te spodenki. Pokażę Wam jeszcze z takim żakietem z jedwabiu. Ten zestaw kolorów z tym żakietem bardzo mi się podobał. No i jestem bardzo zadowolona i ten pasek dodatkowo tak fajnie dociąża te spodenki, bo one są z bardzo lekkiego materiału. Także moim zdaniem to jest dobre połączenie, mnie się bardzo podoba. No i ciekawe jest to, że jest taki wysoki stan, a jeszcze Wam pokażę ciekawostkę, że one są jakby zapinane na bok. Patrzcie, tu jest zamek, a tu jest taki dodatkowy guzik i to się zapina tak na bok, że zasłania jakby suwak już. Moment, bo teraz ciężko zapiąć przez ten pasek. O! No i one się w ten sposób wtedy układają. Trzeba ten pas podwyższony sobie wyłożyć do góry. Także jestem bardzo zadowolona. 2 złote, moi drodzy. No cóż tu dużo mówić. Kolejna rzecz za 2 złote to taki golf. Golf H&M. Tak, Joy, widzicie, jest. 22 zł jest na metce, zobaczcie. Ale ja byłam w dniu, kiedy wszystko było już po 2 zł na wyprzedaży. Bo następnego dnia miała być dostawa. Świetny golf z H&M-u, nowiutki. I on jest z wiskozy z jakimś sztucznym dodatkiem. Ale tu jest większość wiskozy, już Wam mówię. Bardzo konkretnie. 87% aż wiskozy, więc super, super rzecz. I zobaczcie, po prostu sobie ten golfik do spodni. Nie, oczywiście, że to jest golfik, który będę nosić najwcześniej pod koniec sierpnia albo we wrześniu, albo nawet w zimie pod spód, bo takie rzeczy są bezcenne właśnie jako takie basiki. I w sierpniu zrobię Wam filmik o basikach z Lumpex i właśnie takie basiki w najtańszych cenach po 1, po 2 złote, jak można kupić w Lumpexie super jakości, jako taką podstawę swojej garderoby i to będzie jedna z tych rzeczy. Także zapraszam Was już na sierpniowe programy też. No a tymczasem tylko szybka przebitka w tym, bo to jest za ciepło, żeby długo się tym bawić. To mówiłam, że 2 złote. Tak, kochani, no to została mi bluzka za 5 zł z miszmaszu. Jest super, bo to jest 100% jedwab i to jest taka koszulka jakby bieliźniana. Dokładnie, i będę ją nosić jako koszulkę bieliźnianą. Jest króciutka do shortów, na po prostu do spania. No i mam oczywiście, że takie cieniutkie spodnie od piżamki, nawet z niebieskim, i Wam się pokażę w tej koszulce. Jeszcze są nieskrócone ramionczka, więc tylko z przodu, zobaczcie. Moim zdaniem super to wygląda i poza tym to jest jedwab, więc to na lato jest super przyjemne i
Można też używać to jako podkoszulek, pod swetry, oczywiście, ale ja myślę, że ja będę po prostu w tym w lecie spała. I w szortach, albo w takich piżamkach cieniutkich do tego. Także też super zdobycz. No i 5 zł to też nie jest praktycznie żadna cena za jedwabną, 100% jedwabiu koszulkę. Już Wam mówię, jakiej firmy, bo zapomniałam Wam powiedzieć. To jest Silk Lady, nazywa się ta firma. Czyli dokładnie, jedwabna dama, to ja. Okej, okay. No i bardzo fajnie, bo właśnie takie rzeczy można kupić bardzo tanio i mieć super, super luksusowe rzeczy za grosze. A jest praktycznie niezniszczona, niesprana, także super. Ostatnia rzecz, jaką chcę Wam dzisiaj pokazać, to kurtka dla Wiktora, ale niestety jej nie zmierzy dla Was, bo wyjechał znowu do Warszawy na próby. No i świetna marki Kraft, kurtka taka cieniutka, letnia, typowo sportowa. Widzicie, ja mu kupiłam ją do biegania, bo on biega teraz codziennie. Ma taki siatkowy spód. No jak jest troszeczkę zimniej, no to wiecie, warto mieć po prostu taką cieniutką kurtkę, gdyby padało, kropiło, cokolwiek. Naprawdę fajna kurteczka i zapłaciłam za tą kurtkę na połowie ceny, około 12 czy 13 zł, coś takiego, bo ona była... Nie, chyba coś przesadziłam. 30 tu jest, więc około 15 zł, sorry. W każdym razie taka, o, widzicie. Taka kurtka zwykła, niby sportowa, ale taka fajna, cieniutka i ładnym kolorze, bo ten czerwony jest całkiem fajny. Także uważam, że też jest to bardzo praktyczny zakup, bo te sportowe rzeczy też wcale nie należą do tanich i dlatego zawsze kupuję je w second handzie. I co Wam też polecam, oczywiście kupujcie w second handach, bo jak widzicie, najwyższej jakości rzeczy, nawet takiej zupełnie prestiżowych firm, jak ta koszula, czy ta sukienka, można kupić właśnie w Lumpeksie, czy Jedwab, co zawsze powtarzam. I już następny filmik to będzie filmik właśnie o jedwabiu. Pokażę Wam nowe rzeczy z jedwabiu i dam Wam kilka porad, informacji też ważnych, bo wiecie, że ja bardzo, bardzo kocham jedwab. I zawsze go promuję, ale także będę Wam zapowiadała rozdanie właśnie jednej z tych rzeczy z tego filmiku. Także zapraszam jeszcze raz i do zobaczenia, kochani. Zachęcam Was jeszcze raz do zasubskrybowania i polubienia i pa, pozdrawiam.